Cześć, z tej strony Macek i w tym materiale chciałbym pokazać, jak szybko zdobyć nowego mounta, jakim jest królik. To do sposobu, musicie się pośpieszyć, bo ten sposób jest, można powiedzieć, że to taki troszkę nielegalny, w sensie, wiecie, że nie wydaje mi się, że Peter takie coś przewidział, więc się z nim pośpieszyć, póki jeszcze ten sposób działa. Nie wiadomo, czy go Peter naprawi, ale wiecie, lepiej mieć pewność i to zrobić. Sam sposób wymaga trochę szczęścia i co najmniej jednego ziomka lub jednego randoma. Polecam wam po prostu, tak jak mówiłem, szybko tego zajączka zdobyć, bo to jest bardzo dobry mount. Można powiedzieć, że to jest taka słabsza wersja kaczki. Kaczki taki, tak dokładnie, kaczki taki. Tyle, że królik szybciej skacze. Też wyżej skacze, sorry, wybaczcie. Więc tak, żeby po prostu zdobyć tą mieć szansę, musicie sobie z ziomkiem znaleźć serwer. Najlepiej dwuosobowy. Jak wiecie, co tam w VIP serwerach, to powinny być takie właśnie serwery. I szukacie takich serwerów właśnie dwuosobowych. Jeżeli takich serwerów nie ma, bo są pełne, możecie iść też również dobrze na taki serwer defaultowy, pięcioosobowy. Tam gdzie najlepiej 0 osób, to wiecie, no, raczej wam tam nikt nie wbije. I po prostu musicie cały czas patrzeć, żeby głosować na tą mapę wyścigową. Na tą mapę wyścigową, żeby wiecie, żeby to zrobić w miarę w szybkim tempie. No i dogadujecie się z ziomkiem, jak to robicie, kto pierwszy tego króliczka zdobywa, jeżeli to robicie razem. Sposób jest bardzo łatwy, nie wymaga on tego, przynajmniej nie trzeba się męczyć w tych publicznych, bo pamiętam, że jak ja zacząłem to robić, to miałem się na serwerze, pierwszy mój wyścig to był serwer 20-osobowy i właśnie sobie też wtedy myślałem, że musi być tam minimum ileś tam osób, żeby to zaliczało, ale wymagająca liczba osób to są tylko dwie, to jest bardzo dobrze. Więc tak jak mówiłem wcześniej, pośpieszcie się, bo to serio, to jest dobry sposób. Ten mount jest dobry, to jest dobry taki zastępca kaczki, więc nalegam, zdobywajcie go jak najszybciej, póki go nie naprawią, bo to jest limited na pewno. Nie tak jak to kasynowe ponoć jest permanentne, ale tam królik już niestety jest limitowany. Więc korzystajcie, nalegam, nie będziecie żałować, to jest na pewno też łatwy mount do zdobycia. Nawet taki gracz, który dopiero zaczyna grę, może go w bardzo łatwy sposób zdobyć. A uwierzcie mi, że jak się nie ma na przykład takiego jetpacka, to jest od takiej hordy ciężko uciec, więc bardzo polecam. Taką można powiedzieć, że pełną recenzję tego królika zrobię jeszcze może w innym filmie, jak będzie mi się chciało, nie wiem. No i co, no i to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że lepiej zmontowanym. Trzymajcie się.